Dzień dobry, witam serdecznie na efekcie Dopplera dzisiaj. Skończyliśmy mówić o instrumentach muzycznych, przejdziemy do zjawiska Dopplera, temat, zjawisko, czy też efekt Dopplera. Każdy o nim słyszał, każdy słyszał przejeżdżający pociąg, stojąc przed torami kolejowymi, na przykład na jakimś przejeździe kolejowym. No i słyszał gwizd jadącego pociągu przed minięciem i po minięciu, albo nawet zwykły szum silnika samochodowego czy kół samochodu o asfalt, który nas mija. Ale to oczywiście pod warunkiem, że mamy pojedynczy samochód, czy jakoś wieczorem, w nocy. Idziemy sobie chodnikiem, mija nas samochód i w trakcie mijania nagle ton dźwięku docierającego do nas zmienia się. Tak? Tak automatycznie, jakby nożem przeciął. No właśnie. W jaki sposób można wyjaśnić ten efekt? Na czym on polega? No, można to spokojnie oczywiście to zrobić i to zrobimy. Ogólnie są dwa pewne wyjaśnienia. Tak, najpierw sobie moje wyjaśnienie, zupełnie dziwne, zwariowane. Mój własny pomysł, ale mi się wydaje, że dosyć łatwo będzie może dzięki niemu dojść do tego, na czym on polega. To zjawisko naszym polega. Czyli najpierw moje, a potem zrobimy wyjaśnienie takie oficjalne, które jest w podręcznikach, praktycznie w każdych, i przy okazji wyprowadzimy potem wzory. No, najpierw moje wytłumaczenie zjawiska Dopplera. Załóżmy, że mamy dwóch słuchaczy oraz samochód z głośnikiem na dachu. A kierowca tego samochodu ma mikrofon, z którego może ogłaszać komunikaty. Na przykład jeżdżąca reklama cyrku, nie? Samochód taki jeździ sobie po ulicach i reklamuje coś. To niekoniecznie to musi być oczywiście cyrk, jakieś otwarcie sklepu, nowego, restauracji. Tak. No i to właśnie najczęściej albo jedzie kierowca i ma pasażera oczywiście, albo to jest nagrane i odtwarzane z nagrania. Ale możemy założyć, że jest to żywy człowiek, który ma mikrofon w ręku i będzie mówił. No tak, przez mikrofon w czasie jazdy. Załóżmy na początku, że samochód stoi. Na razie wyjaśnię po kolei. Ale stoi tak, że jest dokładnie w połowie odległości pomiędzy dwoma słuchaczami. Ale też to jest pewne założenie, rzecz jasna. To jest dowolna odległość, ale taka odległość, aby emitowany dźwięk z tych głośników na dachu samochodu docierał do słuchaczy w ciągu 2 sekund. Tak? Czyli po 2 sekundach. Czyli jakbym założył, że prędkość dźwięku to 330 metrów na sekundę, na zimą tak mogę spokojnie założyć, no to byłoby jakieś 660 metrów. Tak? Jeden słuchacz stoi od samochodu, a drugi stoi po drugiej stronie tego samochodu, też owe 660 metrów. O, tu mamy taki właśnie rysunek. Słuchacz A, słuchacz B, głośnik, to już tylko sam głośnik i dźwięk dociera po 2 sekundach do jednego słuchacza i do drugiego słuchacza. Narysowane symbolicznie, oczywiście ucho. Tak, mamy 2 słuchaczy, A i B. No dobrze. I teraz co się dzieje? Załóżmy, że w czasie T0 kierowca czy ktoś, kto ma ten mikrofon, ma włączony ten mikrofon i dostał czkawki. Ale taka straszna, wredna czkawka. Jedno szknięcie co 1 sekundę. Chorety. To straszne, to byłoby, no ale możemy założyć. Czego się nie robi dla nauki? Tak? Co sekundę. No to teraz pytanie. Po jakim czasie w chwili obecnej dotrze do owych słuchaczy A i B pierwszy dźwięk, licząc od czasu T0. No to wiadomo, po czasie 2 sekund. A następny dźwięk? No, po czasie owych 2 sekund, bo 2 sekundy ma dotarcie, plus sekunda na wyemitowanie, tak? Bo drugi dźwięk to będzie wyemitowany po sekundzie. Pierwsza sekunda jest w czasie T0, tak? To jest ten czas. Następny dźwięk? Po kolejnej sekundzie i po kolejnej sekundzie. Tak? Czyli co sekundę będzie emitowany dźwięk, bo każdy dźwięk jest emitowany co sekundę i ma 2 sekundy na dotarcie do słuchacza A.
i do słuchacza oczywiście B. Tak? Więc pokoje nie chcę ponad, czyli do pierwszego to TA po dwóch sekundach, trzech, czterech, pięciu i tak dalej. Do słuchacz B, jak już powiedziałem, identycznie to jest, tak? Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i tak dalej. Nic się nie dzieje. Obok końca samochód stoi. Obserwatorzy, słuchacze nasi też są nieruchomi. I teraz załóżmy, że samochód teraz jedzie w stronę słuchacza któregoś, na przykład w stronę słuchacza B. To jest bez znaczenia, w jaką stronę jedzie. Teraz oczywiście ja sobie zrobiłem założenia prostsze, żeby tu łatwiej można było sobie zrozumieć, wytłumaczyć, ale dokładne wartości są, nie są potrzebne, ale ułatwią nam rozumowanie. Załóżmy, że ma taką prędkość, tak, aby z każdą sekundą dźwięk miał do przebycia krótszą drogę do słuchacza B, no to oczywiście, bo jedzie syn B, a dłuższą do słuchacza A, ale krótszą o 0,2 sekundy. Tak? To sobie napisałem komentarz, wiem. Droga mierzy w sekundach, bo do przebycia napisałem tutaj krótszą drogę, tak? Ma być do słuchacza B. Ale mi nie chodzi o odległość, ale mi chodzi o czas przebycia tej drogi przez dźwięk. Czyli nie 2 sekundy, ale 1,8 sekundy, tak? Z każdą sekundą. O 0,2 sekundy krócej. Co to oznacza z punktu widzenia takiego formalnego, matematycznego? Mówiąc ściśle, zakładam, że prędkość samochodu to 66 metrów na sekundę. Zakładając ową prędkość dźwięku w powietrzu, o której wspomniałem wcześniej. Skoro tak, to samochód w ciągu sekundy przejedzie 66 metrów, czyli dźwięk wyemitowany, następny dźwięk wyemitowany tej czkawki będzie miał do przybycia 66 metrów mniej od tych 660, tak? Czyli te 594 metry. A tę drogę przebędzie w 1,8 sekundy właśnie, tak? A z kolei do słuchacza A to będzie droga o 66 metrów dłuższa od tych 660, tak? Czyli to byłoby 726 bodajże metrów, czyli to byłoby z kolei 0,2 sekundy dłuższy czas trwania, tak, przebycia tej drogi od źródła dźwięku, od tego samochodu do słuchacza A. O to chodzi tutaj w tym przypadku. No i zaczynamy wszystko od czasu początkowego, czyli od T równego 0. No głośnik, na początku zakładamy, że samochód jest oczywiście w tej samej odległości, po środku, pomiędzy jednym a drugim słuchaczem. I tu jest wyemitowany dźwięk, tak? Pierwszy dźwięk. Właśnie, teraz wyemitowałem dźwięk. Dociera po 2 sekundach do jednego słuchacza i po 2 sekundach do drugiego. I teraz ten samochód, tutaj nie narysowałem tego, no tutaj mógłbym to narysować, nawet dobrze byłoby to pokazać, ale zapomniałem o tym. On ma jakąś prędkość, tak? Ma prędkość V. To jest wektor prędkości V. Tak, jeszcze bym mógł wstawić. V. I zapomniałem o tym Z. Pogrubimy, zwiększymy czcionkę. Ale teraz to wszystko zmniejszymy. Ja to tutaj robię teraz na miejscu, bo potem zapomnę. Chcę, żeby jak umieszczę wam to na stronie internetowej na Moodle, żebyście mieli porządny rysunek, tak? Przed. I to jest V. A, tutaj to V źródła zniknęło. O, jest V źródła. Mamy V źródła, tak? Prędkość źródła fali. No dobrze. To jest ta prędkość w tym moim przykładzie, tak? No dobrze. Jedzie samochód przez ową sekundę, nie emituje dźwięku, przebył 66 metrów i w tym momencie emituje kolejny dźwięk po owej sekundzie. Czyli jesteśmy trochę dalej. Oto teraz do tego słuchacza B jest krótsza droga o 66 metrów. Dźwięk przebędzie to w 1,8 sekundy. A do słuchacza A z kolei o 66 metrów dłuższa droga, czyli o 0,2 sekundy dłużej musi dźwięk stracić czasu, tak, żeby dotrzeć do słuchacza A.
Czyli to jest trzeba dotarcie do słuchacza A z tego miejsca. No, dźwięk został wyemitowany, samochód idzie dalej. Kolejna sekunda mija. Znowuż przebył kolejne 66 metrów. To znowuż skróciła się droga do przebycia dla dźwięku wyemitowanego w drugiej sekundzie w porównaniu z tym, co było po pierwszej sekundzie. Czyli o kolejne 0,2 sekundy. Zakładam, że prędkość samochodu jest stała. A już jasna. A z kolei znowuż ten czas się wydłużył do słuchacza A. To co? Jak często słuchacz A rejestruje dźwięki, a jak często słuchacz B rejestruje dźwięki? To tutaj w tym momencie widać. Po jakim czasie dźwięk dociera do słuchacza A? No pierwszy dotrze po 2 sekundach, bo wyemitowany w zerowej, ale 2 sekundy na dotarcie. Drugi wyemitowany w pierwszej, ale 0,2 na dotarcie. Tak? Czyli trzeba to dodać. Następny dźwięk wyemitowany w drugiej sekundzie, ale 2,4 sekundy na dotarcie. Czyli mamy 2 sekunda, 2,2 sekundy, 4,4 sekundy, 5,6 sekundy, tak? No bo 1 plus 2, 2 to jest 3, 2. Tak? 2 plus 2, 4 to jest 4, 4. I tak dalej byłoby. Tutaj napisałem te nowe dla słuchacza A, tak? A dla słuchacza B, no pierwszy po 2 sekundach, tak samo, a następny dźwięk 1 plus 1, 8, czyli 2, 8. Następny dźwięk 2 plus 1, 6, czyli 3, 6. Czyli pierwszy dźwięk po 2 sekundach, drugi to 2,8, trzeci po 3,6, czwarty 4,4. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Do słuchacza B docierają 4 dźwięki w tym czasie, gdy do słuchacza A docierają tylko 3 dźwięki. Tak, dlatego ten przykład taki ładny jest, że może łatwo sobie wyobrazić. Słuchacz A słyszy jeden, drugi, trzeci dźwięk, a słuchacz B w tym samym czasie usłyszał już 4, jeden dźwięk więcej. Do słuchacza A dźwięk dociera co 1,2 sekundy. Tak? 1,2, 1,2. Bo 1 sekunda później wyemitowany i 0,2 sekundy dłużej na dotarcie, ma niż wcześniejszy dźwięk. Czyli rzadziej dociera dźwięk do słuchacza A niż jest emitowany. Tak? Niż jest emitowany. A do słuchacza B co 0,8 sekundy dociera ten dźwięk, tak? No bo co sekundę emitowany, ale 0,2 sekundy ma mniej czasu na dotarcie niż dźwięk wcześniej wyemitowany. Czyli częściej dociera do słuchacza B niż jest wyemitowany przez źródło. I tutaj wniosek. Słuchacz A ma częstotliwość dotarcia tego sygnału jest większa, mniejsza, przepraszam, jeżeli chodzi o słuchacza A niż emitowane, tak? Bo rzadziej dociera, czyli częstotliwość jest mniejsza. A słuchacz B ma częstotliwość większą niż emitowaną częstotliwość. Tak? Czyli częstotliwości są inne, które docierają do słuchaczy. Ale jak się ma taka pojedyncza czkawka do zwykłego dźwięku, jakiegoś ciągłego, nawet teraz jak mówi, albo takiego i. O, do tego ostatniego lepiej byłoby i. Alowe pojedyncze czkawki, tak? Pojedyncze sygnały emitowane. Jak się to ma jedno do drugiego? Otóż bardzo prosty sposób, mówiąc szczerze. No tutaj napisałem do głośnika samochodowego. Otóż dźwięk ma swoją wysokość, czyli częstotliwość. Czyli jeżeli załóż, mamy ton A1, ten raz kreślmy, tak? Jeżeli dźwięk ma częstotliwość 440 Hz, to możemy to potraktować jak 440 tknięć na jedną sekundę. Tak naprawdę. Czyli ten dźwięk i to jest tam ileś tknięć na sekundę, bo jest sygnał, brak sygnału, jest sygnał, brak sygnału, nie? Bo to jest fala. Fala akustyczna, fala jakaś sinusoidalna, zakładając, że nie byłoby tonów harmonicznych, tak? Które by się nakładały i dałyby jakieś widmo. Dźwięk tonalny, pojedynczy, tak, częstotliwość dźwięku. Czyli taki, dla takiego dźwięku i ten efekt też zachodzi, czyli będzie do słuchacza B docierało częściej te piki sygnału niż do słuchacza, od którego ja bym się oddalał, albo nawet częściej niż to, co ja będę emitował z siebie. Czyli słuchacz B będzie słyszał dźwięki o wyższej częstotliwości, będzie miało wyższą częstotliwość, częściej będzie te piki docierały do niego, te czkawki, niż są emitowane.
a słuchacz A będzie miał rzadziej, czyli będzie miał niższe częstotliwości, czyli niższe dźwięki. Stąd jak samochód nas mija na drodze, to dźwięk automatycznie, jakby go tam, no mówię, nożycami przeciął, jego to nagle zmniejsza się. I to nie ważne, czy idzie z prawej na lewą, czy z lewą na prawą. Tak? Tu chodzi o to, że się zbliża, mamy wyższy dźwięk niż emitowany, oddala się niższy dźwięk niż emitowany. Tak? To nie chodzi o samą odległość. To chodzi o samą prędkość, tak? Jaką ma względem nas, zbliżając się lub oddalając się od nas. O to tutaj w tym wszystkim chodzi. Czyli jak można byłoby zdefiniować wniosek ogólny? Jeżeli źródło dźwięku fali zmienia swoją odległość względem odbiorcy w czasie emisji tego dźwięku, tej fali, to odbierana fala ma inną częstotliwość od emitowanej. To nie jest jakieś wrażenie, tak? To tak jest po prostu. Inna częstotliwość jest odbierana niż jest emitowana. No i gdy źródło się zbliża, to odbierana fala ma większą częstotliwość od emitowanej, a gdy się oddala, ma mniejszą częstotliwość od emitowanej. Tak? To jest taki wniosek ogólniejszy tutaj, ale jakbym się go bardziej uogólnił, bo ja tutaj ciągle wspominam, że to źródło zmienia swoją odległość względem odbiorcy. Ciągle nieruchomy był odbiorca, ale przecież tak naprawdę źródło może być nieruchome, to odbiorca może się poruszać względem źródła. Mogę się zbliżać do źródła dźwięku, tak? Ruch jest pojęciem względnym, przypominam. O, tutaj jeszcze dla dźwięku oznacza to, że gdy źródło się zbliża, to słyszymy dźwięk, o, jest wyższy, a gdy się oddala, niższy od emitowanego. Tak? O tym wspominałem. Na modlu też umieszczę różne filmy tak, z efektu Dopplera. My na lekcji też ten efekt Dopplera mogę go rewelacyjnie Wam pokazać. Ale nie pokażę. Chyba, że wrócimy do szkoły, będzie czas, to spokojnie, to będę Wam... Może w czerwcu będziemy robić doświadczenia, te, które powinny być na lekcji, a ich nie było na przykład, tak? No dobrze, ale wniosek bardziej ogólny, pamiętając o względności ruchu. Gdy odległość pomiędzy odbiorcą a źródłem fali zmienia się w czasie emisji tej fali, to odbierana fala ma inną częstotliwość od emitowanej. Po prostu, gdy się odległość między odbiorcą, tak, słuchaczem, a źródłem fali się zmienia. Tak? Czyli nieważne, co się porusza, czy to tak, odbiornik, czy źródło, nieważne, jasne? Odbiorca może się zbliżać lub oddalać od źródła. Tak samo jak źródło od niego. To zależy, ruch jest pojęciem względnym, tak, żeby było jasne. Ale teraz uwaga, bardzo ważne, co tutaj widzicie, to co potłuszczyłem. W Wikipedii i w podręcznikach jest błędna definicja tego zjawiska. Jedno zdanie błędne, moi drodzy. Nawet w najlepszym, który mam, Kozielskim, to jest pierwsze zdanie całkowicie niewłaściwe. W Wikipedii, rzecz jasna, jak się domyślacie, również. Dlaczego? Przeczytam Wam. Mam podręcznik Kozielskiego otwarty. Oto, uwaga. Efekt Dopplera polega na zmianie częstotliwości odbieranej fali. W porządku, gdy źródło lub odbiornik się porusza. Kropka. Przepraszam bardzo. Tutaj są nawet, teraz powiedziałbym, że są nawet dwa błędy w tym końcowym. Jeżeli ja będę nieruchomy, a źródło będzie się kręcić, no będzie w ruchu po okręgu wokół mnie, to ja efektu Dopplera nie uchwycę. To chodzi o zmianę odległości ode mnie. Od odbiorcy, od słuchacza. To nie chodzi o sam ruch. Jasne? Może się poruszać wokół mnie po okręgu, ja efektu Dopplera nie usłyszę. Ja mogę tak też kręcić się wokół źródła, efektu Dopplera nie usłyszę. To ma się zmieniać w trakcie emisji fali odległość między nami. Tak? Czyli musi się oddalać, musi się zbliżać. A ruch jest. No jest w końcu, tak? Dalej. Teraz właśnie dostrzegam to czytając. Gdy źródło lub odbiornik się porusza, no lub, ale może być jednocześnie poruszać jedno i drugie przecież, tak? W rzeczywistości. To po pierwsze, bo ja mogę uciekać, biec,
przed jadącą karetką na sygnale. Ona jedzie, emituje dźwięk, jest w ruchu, jest źródło w ruchu, jest odbiorca, ja w ruchu, jestem w ruchu, tak? Jest efekt Dopplera? Jest efekt Dopplera, tak? To słowo lub jest no to jest błędnym słowem, tak? To po pierwsze, bo to wyglądałoby, że jedno albo drugie się musi poruszyć, a nie może się poruszać ani jedno z drugim. A ja mogę na przykład biec w stronę karetki, ona jedzie, może jechać moją stronę, tak? To też efekt będzie, ale tego efektu nie będzie, gdy ja będę jechał samochodem z prędkością tak tą samą, co karetka, która będzie mnie goniła. I efektu Dopplera nie będzie, a ja się będę poruszał i karetka też się będzie poruszała. Rozumiecie? Więc tutaj chodzi, żeby było jasne o to, że w trakcie emisji fali musi zmieniać się odległość między odbiorcą a źródłem fali. To jest warunek istotny, nie sam faktor poruszania się. Oczywiście zmienia się odległość, to jedno się musi co najmniej poruszać względem otoczenia, albo drugie, albo oba. Jasne, ale się musi odległość zmieniać. Sam ruch nie wystarczy. Tak? Położenie ciała, które się porusza względem mnie po okręgu, jest zmienne, czyli ciało jest w ruchu, a efekt Dopplera nie ma. Nie uświadczysz. Jasne? Ciało się musi zmieniać się jego odległość. Teraz wypadałoby wyprowadzić wzór na odbieraną częstotliwość fali, ale to potrwa troszeczkę. Mamy już 22 minutę lekcji, tak naprawdę. Więc mam wrażenie, niestety, myślałem, że wyrobię się, ale pamiętam, że na lekcji też faktycznie nie wyrabiam się, mimo że ona trwa dłużej. Ja nie chcę za bardzo przedłużać tej lekcji, no bo co innego w szkole, co innego w zdalnym nauczaniu. A 23 już właściwie minuta lekcji, to już sprawa. Ale mam nadzieję, że rozumiemy, tak, to wyjaśnienie moje. Dlaczego w Wikipedii i w podręcznikach jest, nie wiem, może znajdę jakiś podręcznik, ale już nie chcę mi się szukać, gdzie to byłoby dobrze zapisane. Ta jedna definicja, jedno pierwsze zdanie efektu Dopplera, który stara się to wyjaśniać, niestety błędnie, tak? Taki niuans, ale może mieć znaczenie na przykład na olimpiadzie albo na rozumienie ogólnie, bo jak ktoś mi powie, że efekt Dopplera występuje wtedy, gdy coś się porusza, to nie jest prawda. Tak? Jak się poruszać? Owszem, musi się poruszać, bo jak się nie porusza, to efekt Dopplera w ogóle nie będzie. To prawda. Ale sam ruch to jeszcze nie wszystko. Tak? Jaki to jest to? To jest to, ta sprawa. Tak? Wiadomo, że bez ruchu, jak ja się nie poruszam, ani źródło się nie porusza, to się nic, to efektu też tym bardziej nie ma, tak? To jest oczywiste, tak? Ale powtarzam, istotny jest rodzaj tego ruchu. O czymś jeszcze chciałem przy okazji wspomnieć. Aha, żeby było jasne, to już o tym też wspominałem. Ta częstotliwość, którą my odbieramy, ta częstotliwość, którą odbiera słuchacz A czy słuchacz B, nie zależy od odległości, tylko zależy od, będzie zależało od prędkości źródła fali, tak? W tym moim konkretnym przypadku. Im dalej bliżej, jeżeli chodzi o dźwięk, to będę miał większą głośność tego dźwięku, jak będzie bliżej źródło fali, tak? Ale nie będę miał innej częstotliwości. Jak idzie mi pociąg na sygnale, przejeżdża obok mnie, tak? Ja rejestruję zmianę wysokości. Ja rejestruję inną wysokość niż jest, tak? Ale ja, jak pociąg zbliża do mnie, to ja nie słyszę zmiany wysokości w trakcie zbliżania się do mnie. Ja słyszę większą głośność, tak? Ale ton dźwięku jest, wysokość dźwięku jest taka sama, niezmienna. Dopiero jak mnie mija, drastycznie wysokość dźwięku maleje, tak? I wtedy oczywiście głośność będzie spadała, ale głośność, ale efekt Dopplera nie polega na zmianie głośności, tak? Efekt Dopplera polega na zmianie częstotliwości odbieranej fali. Tam gdzieś widziałem, że to jest pozorna zmiana fali, długości, częstotliwości fali, to może być, bo sama fala przecież nie zmienia swojej, tak? Same źródło nie zmienia emisji fali, ale to pozorna to też, to chyba widziałem gdzieś w jakimś, też chyba w Wikipedii to też było chyba hasło, słowo pozorne. Gdzieś to tam, albo nie w Wikipedii, gdzieś to widziałem, słowo pozorna, zmiana częstotliwości. To nie jest pozorna, to jest przed źródłem fali, jest inna częstotliwość niż za. To nie jest pozorne. Tak, tak jest. No dobrze.
To w takim razie teraz na następnej godzinie wyprowadzimy te wzory 4, połączymy je w jedną kupę całość. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziękuję bardzo.